Cześć, z tej strony Filip Dzięciołowski. Zapraszam na kolejny 28. już odcinek Crypto Mondays, czyli cotygodniowego podsumowania najważniejszych wydarzeń ze świata kryptowalut, blockchaina i web3. Pierwsza rzecz. Czy Ledger straci zaufanie klientów? Chodzi o to, że popularny dostawca zewnętrznych portfeli kryptowalutowych Ledger popadł dosyć mocno w niełaskę społeczeństwa, społeczności kryptowalutowych inwestorów, a wszystko za sprawą nowej aktualizacji Ledger Recover, która generalnie odnosi się do przechowywania ich kluczy prywatnych. Nowa opcja zezwala na podział naszej frazy Seed na trzy części, gdzie każda z nich jest przechowywana przez osobny podmiot. I generalnie tutaj chodzi o Ledgera. Coin cover i escrowtek. I wiecie, z jednej strony to jest opcja, że jeżeli no zgubimy gdzieś naszą frazę SEED, zapomnimy po prostu, gdzie ją przechowywaliśmy, to jest większa opcja właśnie na to, że większa szansa, żeby ją odzyskać. Ale z drugiej strony oczywiście pojawia się ryzyko, że po prostu któraś z stron, która przechowuje po prostu naszą frazę SEED, może zostać naruszona, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i nasze wrażliwe dane mogą wypłynąć. A dlaczego tak może się stać? Ponieważ, żeby skorzystać właśnie z opcji Ledger Recover, to musimy podać nasze dane, które są zapisane w dowodzie osobistym lub w paszporcie. Tak więc no, zawsze jest to ryzyko. Tak więc zależy wszystko od punktu widzenia. Jednakże, to nie jest największa kontrowersja, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, jeżeli chodzi o firmę Ledger, ponieważ najbardziej, że tak powiem, zaogniło całą sytuację pojawienie się wypowiedzi jednego z pracowników saportu firmy odnośnie tego, czy Aktualizacje wprowadzane właśnie przez firmę Ledger mogą doprowadzić do tego, że po prostu będzie tak zwany backdoor, czyli ktoś z drugiej strony będzie w stanie ukraść nasz dostęp do private key. Co tak naprawdę, jakby automatycznie eliminuje bezpieczeństwo naszych kryptowalut. I tutaj jest sytuacja tego rzędu, że zaczęto wytykać firmie ledger, że trochę zaczyna się również mieszać, gubić w zeznaniach, ponieważ w... Listopadzie zapewniano, że absolutnie żadna aktualizacja nie jest w stanie doprowadzić do tego, że właśnie nasze bezpieczeństwo kluczy prywatnych może ulec po prostu zachwianiu. Ale tutaj, tak jak wspomniałem, w dniu dokładnie 17 maja pojawiła się, pojawił się wpis jednego z pracowników właśnie działu supportu, w którym jakby stwierdził, że. Nie ma tak naprawdę stuprocentowej po prostu gwarancji, że nie dojdzie do takiego naruszenia. No i oczywiście zrobiła się wielka, że tak powiem, burza po prostu w społeczności. Do głosu również włączył się dyrektor do spraw technologicznych Ledgera, który jakby wezwał wszystkich klientów firmy, że muszą im zaufać, ponieważ no zawsze po prostu korzystając z usług danej firmy, trzeba, że tak powiem, dać im jakąś gwarancję, że kredyt zaufania bardziej, że nic tutaj nie zostanie naruszonego. No, aczkolwiek tak jak mówię, zaczęto po prostu wytykać Ledgerowi, że gubi się w zeznaniach, ponieważ w listopadzie twierdzili jedno. Teraz ich pracownik supportu Przekazał w odpowiedzi na jedno z pytań użytkowników coś jeszcze innego. Wpis tego pracownika w ogóle został usunięty po jednym dniu, więc tutaj, no, co by nie mówić, fundamenty prawdomówności Ledgera zaczęły być mocno naruszane. Tak więc, no, pytanko, czy po prostu Ledger nie stracił zaufaniu klientów? Dajcie znać, co generalnie na ten temat sądzicie. Kolejna rzecz, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. Słuchajcie, czy generalnie anonimowość kryptowalut w Europie jeszcze będzie miała miejsce. Dlaczego rzucam takim sformułowaniem, takim pytaniem? Ponieważ Rada Europejska w ramach ustawy Mika, czyli Markets in Crypto Assets, słynna regulacja, jakby sektora kryptowalut, które obejmuje wszystkie kraje zrzeszone w Unii Europejskiej wprowadzono. Tutaj kolejną, że tak powiem e, ósmą już wersję dyrektywy w sprawie właśnie współpracy administracyjnej e, dotyczącej procedur składania deklaracji podatkowych. I tutaj e, ta ósma wersja nazywa się Directive on Administrative Cooperation, w skrócie to jest DAC, i mówi o tym, że dostawcy generalnie usług właśnie kryptowalutowych, czyli giełdy, kantory, mają obowiązek zbierania danych po prostu użytkowników, e, jeżeli chodzi o przelewy. I to nie chodzi tylko o na przykład adres publiczny e, portfela, tak, naszego, tylko również na przykład imię i nazwisko beneficjenta, czyli osoby, do której wysyłamy przelew tak, w kryptowalutach. No to jest generalnie oczywiście jakby naruszenie trochę naszej prywatności, ponieważ no, fundamentem jakby w ogóle technologii blockchain i kryptowalut jest to, że po prostu to jest anonimowe, to jest nasza prywatność. Nie wiemy, nikt nie ma dostępu e, do informacji, kto Komu jaki transfer tam dokonuje. Oczywiście, jakby Unia Europejska tutaj argumentuje, że to chodzi wszystko o przeciwdziałanie jakby praniu pieniędzy i wspieraniu terroryzmu. Jednakże wiecie, jeżeli ja chcę zrobić przelew komuś na przykładowo 100 dolarów, tak, bo oddaję komuś pieniądze jeśli mówiłem, że oddam ci to w krypto, to nie powinienem być moim zdaniem e, weryfikowany pod tym kątem, że muszę podawać imię i nazwisko, że ja Januszowi Kowalskiemu przesyłam 100 dolarów. A tutaj nie określono żadnego limitu, tak więc wszyscy powinni być, e, że tak powiem, objęci tą nową dyrektywą. Tak więc. E, Pojawiają się właśnie wątpliwości, czy MIKA nie naruszy prywatności e, użytkowników kryptowalut w Europie. Dalej, słuchajcie, co się dzieje? E Pozostając trochę w temacie regulacji, lepsza, duża na pewno wiadomość, bowiem Teksas reguluje giełdy kryptowalut. I tutaj w Senacie przeszła już bardzo ważna ustawa, która czeka już tylko na podpis gubernatora. A generalnie chodzi o to, żeby regulować właśnie platformy do handlu cyfrowymi aktywami. Mianowicie jest to dyrektywa, która nakazuje, że giełdy, które obsługują minimalnie 500 użytkowników i dysponują środkami co najmniej 10%, milionami dolarów będą mieć narzucone pewne ograniczenia. Przede wszystkim nie będą mogły właśnie mieszać e, kryptowalut i fiatów, e, które należą do inwestorów, do użytkowników danej giełdy, z innym kapitałem, czyli na przykład operacyjnym i wykorzystywać go na przykład do innych celów, e, że tak powiem na Poczet działań giełdy. Czyli wiecie, no, przede wszystkim jest to następstwo działań FTX, tak? I tego, że sam, sam bankman fried po prostu sobie operował pieniędzmi inwestorów, no i wiadomo, jak to się skończyło, że giełda upadła. Ale to nie koniec, bowiem właśnie nowe ustawodawstwo tutaj w Teksasie zakłada również, że giełdy muszą obowiązkowo prowadzić jakby rejestr swoich rezerw, czyli tak zwane proof of reserve, czyli coś, co jako pierwsza giełda wprowadziło Binance chyba na początku tego roku albo pod koniec jeszcze zeszłego. Tak więc, wiecie, to jest oczywiście kwestia. Wzmocnienia zabezpieczeń giełdy, że mamy większą pewność, że platforma, na której trzymamy swoje środki, tak, nie upadnie po prostu i będzie w każdym momencie wypłacalna. Jeżeli mamy daną kwotę, nawet jeżeli to jest, nie wiem, milion dolarów na tej giełdzie, to możemy w każdej chwili wypłacić po prostu te środki. Nie będzie takiej sytuacji, że po prostu płynność na platformie jest zachwiana. To jest na pewno. Moim zdaniem dobre rozwiązanie, no i e, zobaczymy, czy ono się, że tak powiem, rozleje na całe Stany Zjednoczone. No bo Stany Zjednoczone, jakby są troszkę jak federacja, jeżeli chodzi o ustawodawstwa. No i tutaj, jeżeli to przejdzie w Teksasie, no to będzie to obejmowało tylko platformy, które świadczą usługi właśnie dla e, użytkowników z Teksasu, a nie innych stanów. Więc zobaczymy, czekamy na podpis gubernatora. Ale moim zdaniem, w mojej subiektywnej opinii, jest to dobre rozwiązanie. Słuchajcie, na pewno znacie ten klasyczny zwrot Bitcoin. To the moon, tak? Lecimy na Księżyc. To jest bardzo takie entuzjastyczne określenie, że kurs leci po prostu do góry, jesteśmy zarobieni, wszystko fajnie. I w tym roku, tego lata, Bitcoin faktycznie poleci na Księżyc. Tylko, że to nie do końca chodzi o kurs, tylko o to, że giełda BitMEX, która nawiązała tutaj porozumienie z. Astrobolic Technology i serwisem Bitcoin Magazine. Bitcoin Magazine, taka ciekawostka, że to jest jeden z pierwszych w ogóle serwisów poświęconych kryptowalutom na świecie. Oni również przyjmowali taka ciekawostka jakby wpłaty właśnie w bitcoinach za prenumerata swojego serwisu. Te trzy podmioty, czyli BitMEX, Astrobolic Technologi, Technology i Bitcoin Magazine, wysyłają tego lata Bitcoina, dokładnie jego fizyczną replikę, na Księżyc. Słuchajcie, e, rakieta, która właśnie będzie zawierać materialnego bitcoina, zostanie wystrzelona z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego w tym roku i fizyczna replika bitcoina będzie zawierała wygrawerowany adres portfela. Na którym się będzie znajdował jeden bitcoin, będzie to public key oraz private key. Dodatkowo e, będzie można, że tak powiem, nawiązać. Interakcje z tym Bitcoinem poprzez na przykład wysyłanie mu różnych inskrypcji opartych właśnie na BRC20, czyli słynny standard po prostu wybijania nowych tokenów na podstawie Bitcoin Ordinals. I wiecie, to jest generalnie no przełomowa rzecz, że po prostu jest to nowe wykorzystanie przede wszystkim finansów. I jak powiedział Steven Lutz, który jest. CEO BitMEX. jest to jakby nie tylko osiągnięcie właśnie giełdy, ale i przełom w ludzkości, w historii ludzkości, bo między innymi też na przykład zostanie wysłany zapis pierwszego wykopanego bloku Bitcoina, czyli słynny Genesis Block, co jest oczywiście uchronowa uko ucho ukoronowaniem? tak ukoronowaniem jakby i złożenie hołdu Satoshiemu Nakamoto, czyli twórcy Bitcoina, który właśnie wykopał ten słynny pierwszy blok Genesis i to wszystko będzie po prostu wysłane na słynnej, o której mówiłem replice Bitcoina w statku kosmicznym i wyląduje na Księżycu. Ale słuchajcie, generalnie ma to też związek, że tak powiem, z wyścigiem o to która kryptowaluta pierwsza dotrze na Księżyc, ponieważ cały ten pomysł już powstał w 2021 roku i wtedy również Elon Musk, czyli wiadomo CEO SpaceX, no i wielki entuzjasta Dogecoin'a, też deklarował, że zamierza wysłać właśnie e, Dogecoina na Księżyc, ponieważ szykuje misję po prostu, która się będzie nazywała Doge One, i ona ma być w 100% zfinansowana właśnie ze środków pochodzących z najsłynniejszego MemCoina, czyli właśnie Doge'a. I generalnie Musk planuje z SpaceX wystartować i polecieć na Księżyc w trzecim kwartale tego roku, tak więc zobaczymy, która misja pierwsza się zakończy sukcesem na Księżycu. Jeszcze pozostając w kwestii Bitcoina, dostawca Lightning Network, czyli firma Strike, przenosi swoją siedzibę do Salwadoru i ogłasza ekspansję na pozostałe 65 krajów. No bo nie wiem czy kojarzycie, że jeżeli nie na no to szybko jakby wytłumaczę. Strike jest jedną z najpopularniejszych, jak nie w ogóle najpopularniejszym jakby dostawcą aplikacji do transferu Bitcoina, transferu Bitcoina za pośrednictwem właśnie Lightning Network, czyli drugiej warstwy sieci Bitcoina, no, dzięki której można wysyłać Bitcoina szybciej i taniej. I strike generalnie na ten moment do teraz jakby e, świadczył swoje usługi tylko dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, Argentyny i Salwadoru. No ale teraz właśnie w zeszłym tygodniu miała miejsce e, konferencja e, Bitcoin właśnie Conference, czyli największe święto poświęcone Bitcoinowi na świecie. E, i w trakcie tego wydarzenia Jack Mullers, czyli właśnie CEO Strike, e, ogłosił, że przenoszą przede wszystkim swoją siedzibę ze Stanów Zjednoczonych do Salwadoru, czyli kraju, który jako pierwszy w historii zalegalizował, jakby Bitcoina, i dodatkowo rozpoczyna ze swoją firmą tutaj ekspansję na e, kolejne 65 krajów, co jest w ogóle bardzo dobra wiadomość, jeżeli chodzi o. Bardzo dobrą wiadomością, jeżeli chodzi o ekspansję e, i adopcję kryptowalut, ponieważ no, mogą dotrzeć do krajów, gdzie na przykład wielu obywateli ma ograniczony dostęp po prostu do systemu bankowego, bo nie każdy tak naprawdę e, może mieć właśnie możliwość z nie każdy może mieć e, możliwość korzystania z banków i na przykład teraz Lightning Network będzie dostępne dla użytkowników z Indii, Nowej Zelandii, Butanu, Brazylii, Ekwadoru, e, Gwata, Meli. Hondurasu, Kenii, czy Paragwaju, czy na przykład jeszcze Ugandy. Tak więc, e, tak jak mówię, jest to szansa na to, żeby nie być wykluczonym finansowo dla bardzo wielu ludzi, około 3 miliardów po prostu ludzi na świecie, więc to jest bardzo dobra nowina. No i wiecie, okazuje się generalnie, że e, jakby pro-bitcoinowa polityka. E, Salwadoru przynosi efekty, że kolejny kraj się po prostu przenosi właśnie tam, bowiem takie było założenie, o tym mówiłem w kilku programach wstecz, że właśnie Salwador otwiera się dla innowacyjnych firm i jak najwięcej po prostu chce ściągnąć do siebie korporacji, żeby u siebie móc rozwijać po prostu tą infrastrukturę technologiczną. Bardzo fajne regulacje dla tak, takich podmiotów są przygotowane, więc nie dziwne, że się tam przeniósł właśnie strajk. No ale oczywiście jest to też pokłosie tego, że w Stanach Zjednoczonych cały czas jest presja regulacyjna i wiecie, działania SEC utrudniają coraz większej ilości kryptowalutowym firm po prostu działanie, więc mamy tego po prostu efekt. Co dalej? Jeżeli chodzi o doniesienia zeszłego tygodnia, to jeszcze pozostanę w temacie Bitcoina, ponieważ kryptowalutowy byk, Michael Saylor, jeden z założycieli MicroStrategy, czyli największego korporacyjnego inwestora w Bitcoina, przekazał, że Pracują również właśnie nad rozwiązaniami opartymi na Lightning Networks, dzięki którym będzie można opracować aplikacje do rozdawania nagród dla pracowników, klientów i partnerów. Czyli to jest kolejna rzecz, która ma na celu adopcję kryptowalut i bitcoina. Co więcej, słuchajcie, również wiecie, w ciągu ostatnich 2-3 tygodni sieć bitcoina Miała bardzo duże problemy ze swoją przepustowością. Wiele transakcji, wiele, no 400 tysięcy generalnie, w pewnym momencie to nawet było, po prostu czekało na zatwierdzenie, właśnie w bloku przez kryptowalutowych górników, ponieważ sieć właśnie była zapchana przez tokeny oparte o standard BRC20, czyli właśnie z protokołu Ordinals, o którym już wspominałem. I teraz firma. Słuchajcie, Lightning Labs opracowała rozwiązanie, które opiera się na tym, że właśnie tokeny tworzone o ten standard BRC20 mogą być tworzone poza główną siecią bitcoina Wy właśnie. Właśnie w drugiej warstwie, czyli właśnie Lightning Networks, i tutaj jest to protokół Tabrot Assets, który ma właśnie integrować tego typu tokeny z Lightning Networks. No i to jest generalnie fajna rzecz, ponieważ, wiecie, społeczność Bitcoina jest podzielona, że jedni mówią, że Bitcoin Originals to jest fajne rozwiązanie, że to pchnęło, że tak powiem. Tknęło nowe życie do tej sieci, nowe rozwiązania, ale też, że tak powiem, maksymaliści Bitcoina mówią, że to jest niepotrzebny spam, więc jest podział po prostu i pośrodku tego po prostu stanęła firma Lightning Relapse, która wprowadziła, wdrożyła rozwiązanie, które jest takim, takim, że tak powiem, kompromisem. Tak więc fajnie, zobaczymy, czy to odciąży sieć. Niedługo ma to rozwiązanie właśnie wystartować. A jak wspomniałem, Właśnie o tych problemach z zapchaniem się sieci Bitcoina i tokenach BRC20, to analogiczna sytuacja troszkę zaczyna mieć miejsce w sieci Dogecoina, ponieważ, ponieważ tam się pojawił również taki standard, właśnie do wybijania nowych tokenów, memcoinów, i on się nazywa DRC20. Jest to oczywiście inspirowane właśnie BRC20 i tutaj można bić, e, że tak powiem, tokeny, które po prostu są e, jakby nową formą NFT, ponieważ można po prostu do poszczególnych, minimalnych, takich najmniejszych częściach podzielnych Doja e, przypisywać inskrypcje, czyli to samo właśnie co z Bitcoin Ordinals. I tutaj generalnie sytuacja wygląda tak, że wiecie, jednego e, Doge'a można podzielić na 100 milionów Elonów. Jakby Elon, Elon, wiadomo dlaczego. To jest jakby no podzielna, podzielna, podzielna Dogecoin'a. I tutaj właśnie pojawienie się tego standardu DRC20 przełożyło, przełożyło się do tego, że nagle aktywność po prostu w tej sieci skoczyła po prostu do rekordowych wyników. 17 maja generalnie ilość transakcji przeprowadzonych właśnie w sieci Doge'a wyniosła ponad 1,1 milion miliona transakcji, tak więc fajnie, spoko, nie doszło do zapchania sieci, aczkolwiek oczywiście e, e, oczywiście e, pojawiły się głosy jakby przejawiające obawy, że może zaraz się to skończyć e, tak samo jak z Bitcoinem, na razie do tego nie doszło, zobaczymy, ale to co jest jeszcze ciekawe, że właśnie tego dnia e, przekroczyła ilość transakcji na Doge'u, Ilość, która na przykład miała miejsce właśnie w sieci Bitcoina, czy na przykład w sieci Litecoina, bo tak dla porównania, w sieci Bitcoina tego dnia przeprowadzono ponad 579 tysięcy transakcji, a w sieci Litecoina było to 368 tysięcy transakcji, no a w doczu 1,1 miliona transakcji. Tak więc fajnie, że też tam się coś dzieje, no bo w każdej sieci po prostu jest więcej możliwości, funkcjonalności, użyteczności, to taka sieć przyciąga kolejnych inwestorów, a natywne tokeny takiej sieci oczywiście również zyskują na kursie, tak więc zobaczymy, co dalej. Mamy, słuchajcie, przełom też, jeżeli chodzi o sprawę Ripple kontra właśnie SEC, o którym już wspominałem. I teraz, teraz sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie, prawdopodobnie Ripple już jest prawie, że pewne swojego zwycięstwa, ponieważ e, sędzia, która, pani sędzia, która prowadzi całą tę sprawę, czyli Analiza Torres, e, odrzuciła wniosek komisji o to, żeby nie przedstawiać jakby jako argumentu w całej tej sprawie e, słynnej wypowiedzi był, byłego już e, komisarza SEK, czyli Williama Hinmana. Jeżeli wy nie kojarzycie za bardzo w ogóle tematu, to tak w skrócie powiem, e, jaka jest geneza. Ripple czyli emitent tokena XRP został w grudniu 2020 roku pozwany przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o to, że sprzedaje e, właśnie nielegalnie, niezarejestrowane papiery wartościowe właśnie w formie XRP. No teraz to już wiemy, że SEC w ogóle wszystko poza Bitcoinem traktuje jako papier wartościowy, ale ta sprawa, która się toczy już e, no, dwa i pół roku tak naprawdę, e, powoli się zmierza, zbliża do końca. W czerwcu ma być rozstrzygnięcie tej sprawy. No i Ripple po prostu w pewnym momencie, e, że tak powiem, odkryło Wypowiedź właśnie, jakby odkryło. Użyli, e, chcieli, wyko chciało wykorzystać wypowiedź właśnie e, byłego komisarza SEC, czyli Williama Hinmana e, z czerwca 2018 roku, kiedy ten człowiek stwierdził, że eter nie jest papierem wartościowym, więc no jeżeli e, eter nie jest papierem wartościowym, dlaczego XRP ma być traktowane? Ale no SEC. Próbowało jakby odrzucić ten argument, ponieważ po tej w ogóle sytuacji, kiedy padła ta jakby deklaracja właśnie ze strony Himmana, to również wielu komisarzy się konsultowało ze sobą po prostu na temat tego, że padła taka ani inna deklaracja i że. I, i, I tutaj Rypel chciało, żeby włączyć całą tą sprawę tutaj jako dowód przeciwko SEK. No i SEK właśnie broniło tego, żeby absolutnie tego nie robić, ponieważ to jest niby rzecz, która nie ma żadnego wspólnego mianownika z rozprawą i, i, i jak najbardziej nie powinno się tego robić. No ale, tak jak mówię, właśnie pani sędzia Analiza Torres powiedziała, że jak najbardziej powinno się użyć tego argumentu. No i wiecie, no prawdopodobnie skończy się tak, że po prostu SEK, się porażkę kluczową w sądzie, przegra sprawę z Ripple i to zakończy się tak, że po prostu będzie to początek, końca po prostu tej komisji i ich no, wrogich działań przeciwko e, przeciwko kryptowalutom. Generalnie jeszcze tak napomnę, że SEC mocno słabnie, jeżeli chodzi o wojnę z kryptowalutami, ponieważ doszło do rozłamu w ogóle w komisji ponieważ w zeszłym tygodniu również komisja oficjalnie jakby wydała oświadczenie że odcina się od słów Garego Genslera na ten temat że właśnie wszystkie kryptowaluty poza Bitcoinem są papierem wartościowym i jest to oczywiście też związane z tym że komisja walczy z Coinbase ponieważ Coinbase jako giełda otrzymała jakiś czas temu Wezwanie, tak zwane Wells Notice. No, ale oczywiście Coinbase ma bardzo mocnych prawników i powiedzieli, powiedzieli że, że, tak powiem, będą bronić raz, że stakingu kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, dwa, że chcą po prostu nawiązać jakieś porozumienie tutaj z komisją i jest po prostu osobna sprawa, właśnie na linii SEC i Coinbase. I Coinbase jakby wezwało właśnie do stworzenia odpowiednich ram regulacyjnych, żeby nie było takich problemów z że coś jest papierem wartościowym, a coś nie jest, że chodzi o kryptowaluty. No i jakby SEC tak naprawdę nie chce być oficjalnie regulatorem i odcinają się tak jak już mówiłem od słów ich przewodniczącego, czyli Gary'ego Genslera. No Gensler jest krytykowany przez własnych komisarzy, tak więc Wygląda na to, że to może być początek końca ich działań, jeżeli chodzi o egzekwowanie przepisów na rynku kryptowalut. No a Gensler prawdopodobnie, jak to często ludzie omawiają, poleci po prostu ze stanowiska, jeżeli dojdzie do np. zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych oczywiście jest kryzys bankowy, kolejne instytucje padają ale oczywiście ktoś na tym zawsze zyskuje. I tutaj taki sukces może odnotować emitent stablecoina USDT, czyli firma Tether. Ponieważ jak wynika z opublikowanego w zeszłym tygodniu ich raportu, firma odnotowała za pierwszy kwartał 2023 roku 1,5 miliarda dolarów zysku netto. Co więcej, również bardzo mocno skoczyły rezerwy tego stablecoina. I obecnie wynoszą one 2,44 miliarda dolarów. Dla porównania, ich rezerwy na przykład w ostatnim kwartale 2022 roku wynosiły tylko 960 milionów dolarów. No tak więc diametralna różnica. Eee, słuchajcie, eee, co więcej... Eee, Tether zaczął bardzo dywersyfikować w ogóle swoje rezerwy i zaczyna powolutku odcinać się właśnie od trzymania ich w bankach, no bo wiecie, no banki coraz, że tak powiem, większy deficyt zaufania notują u wszystkich podmiotów, nie tylko kryptowalutowych, tylko generalnie, tak więc jest to dobry znak, że po prostu rezerwy, Stablecoinów, po prostu emitentów stablecoinów, są trzymane w innych formach niż gotówka, więc to również umacnia właśnie nasze, że tak powiem, bezpieczeństwo jako inwestorów, którzy posiadają swoje środki w stablecoinach. Również USDC, czyli e, stablecoin od firmy Circle, też ostatnio, no firma Circle generalnie właśnie mówiła, że. E, Odchodzi od trzymania po prostu pieniędzy w obligacjach długoterminowych i e, też jak, na, jak coraz bardziej nie chcą po prostu ufać bankom. I ostatnia rzecz na dzisiaj, o której chciałem Wam opowiedzieć, że tak powiem, najbardziej chyba gorąca, ponieważ w sobotę, czyli 20 maja, e, przeprowadzono atak na Tornado Cash, ale DAO, czyli zdecentralizowaną autonomiczną organizację, która właśnie zarządzała jakby e, projektem najsłynniejszego miksera kryptowalut. I co tutaj się stało? Słuchajcie, niezidentyfikowany napastnik wprowadził do DAO, właśnie, propozycję, która zawierała taki złośliwy kod, który umożliwił mu generalnie przyjęcie w ogóle kontroli nad całą organizacją. Bowiem sytuacja wyglądała tak, że Napastnik, albo grupa napastników, no bo tak jak powiedziałem, nie wiadomo tak na projekt to był, e, przedstawił analogiczną sytuację, analogiczną propozycję, jaka miała miejsce jakiś tam czas temu, e, tylko że właśnie e, ta propozycja miała zawarty e, kod, który mu, że tak powiem, wygenerował 1,2 miliona fałszywych głosów, które właśnie zaważyły o tym, że ta propozycja przeszła. I jakby no, e, otworzył się skarbiec całego tego DAO przed oszustem. I w wyniku tego, wy, przepraszam, wyprowadził 483 tysięcy tokenów Torn, czyli tokenów zarządzania, z czego 6 tysięcy trafiło na giełdę Bitru, a 379 tysięcy tokenów zostało sprzedanych. Tak więc wynika z tego, że około 100 tysięcy tokenów jest cały czas w posiadaniu, właśnie sprawcy całego zamieszania, no i on cały czas jakby ma tutaj przewagę i ma kontrolę nad DAO, jest jakby teraz ich szefem. No. Jeżeli możemy mówić o takim przestępcy jako o szefie, no ale jakby on cały czas tak naprawdę sprawuje właśnie władzy teraz nad organizacją. Ale dzień później, czyli w niedzielę 21, skontaktował się ze społecznością i przedstawił im propozycję, nie wiadomo jeszcze jaką, o co chodzi, ale przedstawił propozycję, że jest w stanie zwrócić im te środki i usunąć złośliwy kod, tak, który jakby no, przywróci władzę prawowitej organizacji temu DAO całemu nad właśnie tornado cash. Głosowanie w sprawie właśnie rozpatrzenia tej propozycji jest zaplanowane na piątek, czyli 26 maja. I jeżeli no, przystanie się na propozycję tego napastnika, no to on zwróci te środki, nie wiadomo, co trzeba mu dać. No, prawdopodobnie jakieś etery czy inne kryptowaluty po prostu. Chociaż no, z jednej strony on się tak nieźle zarobił na tym. Ale no, w każdym razie, jeżeli się uda dojść do porozumienia z napastnikiem, to, już tak powiem, władza nad DAO, Tornado, Cash zostanie zwrócona właśnie organizacji i, już tak powiem, cała ta e, instytucja się utrzyma, no bo na dany moment jakby nikt nie sprawuje na tym kontroli, po prostu to może się skończyć rychłą porażką. A w ogóle jest sytuacja też tego rzędu, że token to, TORN w ciągu weekendu stracił ponad 45% wartości po prostu no w wyniku e, informacji, że po prostu doszło do naruszenia i przejęcia całego DAO Tornado Cash. Tak więc zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Na pewno będę Wam o finale całej sprawy mówił, e, opowiadał w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był 28. odcinek Crypto Mondays. Ja nazywam się Filip. Zapraszam do śledzenia serii. Trzymajcie się miłego tygodnia. Cześć!